Polsce nie ma już ligi bokserskiej, a mimo to zawodnicy poznańskiego klubu bokserskiego regularnie walczą o ligowe punkty. Tyle tylko, że w lidze czeskiej. Boksuję w czeskiej lidze, jestem tam wypożyczony, ponieważ w Polsce niestety nie ma ligi. Boksuję tam w klubie Doprawa Deczin. Teraz mieliśmy mecz u siebie z Ostrawą. Mecz, dodajmy, wygrany głównie dzięki punktom braci Chudeckich, bo razem z Michałem w Czechach boksuje jego brat Krzysztof. Boksowałem już tam ze Słowakiem, z Węgrem, jeden nawet zawodnik był z Azerbejdżanu, a tak przeważnie Czesi. Czy co, urozmaicenie, czy jednak możliwość podniesienia poziomu? Na pewno. Z innymi zawodnikami spotykam się niż w Polsce i poziom podnosi się. Czesi mogą mieć w drużynie dwóch obcokrajowców. U nas jest akurat w drużynie ja i mój brat, nieraz Krzysztof Rogowski. No, nieraz zdarzają się jakieś Cyganie, Azerowie. Mimo że ich zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, to bracia Chudeccy mają status gwiazd, bo wygrywają, ale są też bardzo lubiani. Tam mnie lubią, tam mnie chcą. Kibice, bardzo dużo przychodzi kibiców też na moje i na Michała walki szczególnie. Atmosfera fajna na tych meczach. Tak, bardzo. Bardzo dobrze jest w Czechach. Dla Michała liga to tylko okazja do dość regularnych walk. Po zdobyciu indywidualnego Mistrzostwa Polski przed nim dalsza część sezonu. Nie mniej ważna, już 25 marca rozpoczyna się najpoważniejsza w Polsce impreza, międzynarodowy turniej imienia Feliksa Sztama. Tak ważny, że trener kadry wycofał go nawet ze składu reprezentacji na mecz z Katarem po to, aby mógł się dobrze przygotować do turnieju Sztama. No, jestem trochę zaskoczony decyzją trenera, ponieważ wydawało mi się, że jestem pewnym kandydatem do tego meczu. Wczoraj trener do mnie zadzwonił i powiedział, że mam się przygotować na Sztama i ten mecz mam sobie odpuścić. Obok Michała Chudeckiego na turnieju walczyć będzie również Maciej Adamiak.